Radio CKP IDE. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Andrzej Leusz. Dziś w Radiu CKP IDE zapraszamy do posłuchania rozmowy z cyklu Biografie Ziemi Stanisławowskiej. Tym razem naszą bohaterką jest pani Wiera Winniczuk, córka Andrzeja i Karoliny z domu Loret, urodzona w 1942 roku w Dolinie. Obecnie mieszka w Małej Turze, tuż przy rodzinnej miejscowości, gdzie mieliśmy okazję się z nią spotkać i porozmawiać o tradycjach, które były pielęgnowane w jej rodzinie oraz o losie Polaków na tych terenach po II wojnie światowej. Nasza współrozmówczyni wraca również do innych wspomnień z lat dziecinnych i młodzieńczych. Babcia w naszych terenach z Doliny, babcia i z Warszawy babcia, miała 11 lat, na służbie była. No przywieźli jej na nasze tereny i była ona w jednej pani, dziecko bawiła. I tak została. Dziadek był urodzony w Ludwikówce. No i oni z babcią. A jak tak się stało, że dziadek z Ludwikówki przyjechał do Doliny tutaj? On pracował w Brośniewie. No i jak młodzi. Czym zajmowali się pani rodzice? Tato Andrzej, on był dyrektorem maslozawodu w Dolinie, a sam on z Kolomyi. No, tutaj pracował. A mama co robiła? A mama? Wychowywała dzieci. No tak. Nas dwoje było. Wtedy wojna i tata zabrali. Ruscy jego zabrali. Na Sybiru był. A dlaczego go zabrali? Co się stało? On pojechał w sprawie do Lwowa. Załatwiać sprawy. I załatwiał sprawy i był na rynku. Był na rynku i mamie kupił futerko. No a tam jego złapali, że to futerko było kradene. I mama, babcia, ciocia, ja, siostra i brat samy młodszy. No i wtedy my zostali. Ciężko było, bardzo ciężko było. No, same kobiety. A jak tatę zabrali, mama gdzieś zaczęła pracować, czy jak żyliście? Pracowała w jedalni. Tam i ciocia pracowała, i mama pracowali tam. Później pracowała mama, no i wже radziecka władza, i byli kolgospy, spółdzielnie, tak? Дояркою доїла крови. І ми з сестрою ходили, помагали, мала 10 крів. І ми з Лідою ходили, помагали їй. А тьотя Анна, ну так, працювала на жбіку. Ну а ми до школи ходили. З першого по четвертий клас на турі, на дуже малий, а втеді в долину ходили. 7 klas ukończyłam. A kto tak ładnie panią nauczył po polsku rozmawiać? Sama nauczyła się czytać, ciocia. Ja wszystkie modlitwy po polsku. Polskiej szkoły już nie było, nigdy nie było. Jedzili do stryja, do kościoła. Tak trzeba było, bo trzeba było żyć. Postąpiła w partię, no zmuszona była. Jakie są najcieplejsze, najmilsze i najbliższe sercu wspomnienia z lat dziecinnych? O, jakie wspomnienia. 6 lat poszło do szkoły. No, kolegi były, zawsze były, koleżanki były. I co wy z nimi robiliście? Czym się zajmowaliście? To co, wolne. To było, no jak, paru godzin, sobota i niedziela. Niedziela to teraz, gdzie fabryka, tam u nas, no, taka площа była. І бальона, півки, ну, ганяли. Чи хтось з родини брав удіал в війні? То ще старший був, найстарший старш Льорет. Він був поручником, похований в Катині. Він був поручником, був на границі. І його забили в Катині? Так, в Катині він, і ну, ніхто не відділ, де він похований, а Рисик, що живе зараз в Боліславцю, він знайшов його там,
Ale ja, to braćka mogila. To to był wujko, tak? Mamy brat. Rodzony brat. Rodzony. Mamy, był porucznikiem w służbie obrony pogranicza. Tak. Jako porucznik i został zabrany i po prostu w Katyniu go zabito w 40 roku. Tak. Tabliczka jest napisana, Lory. Ukraina i tylko Ukraina napisano tam, że nieznany. Jak wyglądało życie codzienne w czasie wojny? Jaka atmosfera panowała? Może pani rodzice opowiadali, że podczas wojny jak to było? No, u nas na obliskach stojało wojsko niemieckie. I to były koszary niemieckie. Tak, i ciocia opowiadała, że no mali ciocia też nie dorosła była i jak dzieci. Ci żołnierze tam ich przygoszczali i a ja co pamiętam, to jeden taki fakt. To już jak szukali banderów, siano było. I oni takimi sztykami kololi i szukali tam banderów. Ruscy w czasie wojny. Czy chodziła rodzina do kościoła? Jak wyglądała wówczas modlitwa i msza święta? Jeździli do stryja. Do kościoła chodzili, ale tam sportzał był. Ale przed wojną mama chodziła. No mama chodziła i ciocia. No, ja nie wiem. W Starej Dolinie. Tak, no w Starej Dolinie. A później to już w czasie wojny. A w czasie wojny i po wojnie. Potem tam szkoła sportzał był. A w stryju był kościół? Był otwarty. Cały czas? Cały czas. A czemu tak? Bo przecież wszędzie były pozamykane kościoły. No, ja znaję, że my jechali. Ja z mamą jechała do kościoła. Stanisławskie województwo było województwem bardzo ważnym, strategicznie, wojskowym. I wszystkie kościoły były polikwidowane. Nikt nie miał prawa wjazdu ani wyjazdu. I dlatego w naszym województwie stanisławowskim wszystko było pozamykane. Czy były w domu polskie książki i modlitewniki? Jest, pokażę, mamin modlitewnik, taki malutki, malutki, malutki. A w domu się modlono wspólnie rodziną? O, cały czas. I święta byli, i szła do pracy, i kucia była, i wszystko, i opłatki byli. A pani rodzina rozmawiała w języku polskim tylko w domu, czy na ulicy na przykład też? Nie, nie, tylko w domu. Nie wolno było. I tak mówili, o, Polacy, Polacy. Czy obchodzono polskie święta narodowe, religijne i w jaki sposób to się odbywało? Zawsze na wszystkie święta my... Cała rodzina się schodziła do domu. Cała rodzina i jeszcze u nas zawsze ktoś był cudzy. Kolegi, kolegi. Znajomy zaprosiliście. Znajomy, tak. Pływaliście kolędy? O, bo tak. Jak wyglądał podział religijny i jak wyglądała współpraca między osobami różnych wyznań? No, pani Wiera tutaj mieszkała, sama Polka, tutaj wszyscy byli... To się, to prawosławni, katoliki. To jedna rodzina tylko polska tutaj została. Czy miała pani ulubionego piosenkarza czy aktorkę w młodości? O, Wachtanki Kobiedzy. A aktory, oj, a aktory. To cicho, no. Filmy wtedy były 17 mgnowieni wiosny. A Herman pani lubiła? O, a Anna Herman to my wszystkie, a ciocia i mama. A jeszcze jakichś polskich, nie wiem, pisarzy, aktorów, aktorek? O, był, oj, to jeszcze pociąg popał pod pojazd. Cybulski, Cybulski. Cybulski aktor polski. Aktor. Jaka była moda w Dolinie za czasów pani młodości? Ja ma zawsze była, u mnie było, no, wszystko najpierwsze, bo jak? Bo mama rodzinę. Mała rodzinę, to jest raz. I mama była kucharką, ona po weselach gotowała na weselu, gotowała, no i na weselu, no, wszelkie ludy były. I все, приходжу додому і мові, о, мама шила. Кравчинею було. І все, будемо шити суконку таку. Є, моє. Чи пані мала такі дуже виняткові вбрання? Так. А на голові що було? Нічого, завжди було, у мене була фризура. Яка? Всяка. Мала, ну, дуже ладні волосся. А в чому мужчині ще, наприклад, убирали? Так, як завжди. Спідні, ну, костюми, плащі були.
Kurtki nie było wtedy, nie było kurtek. Te tereny zawsze były takimi, gdzie było dużo różnych narodowości. Czy ma Pani jakieś poszczególne wspomnienia związane z osobami jakiejś narodowości? Na przykład tam Żydami, Ukraińcami, Niemcami, Polakami. Jakieś takie wspomnienia? O, kierownik Żyd był bardzo dobry człowiek. Berlin, bardzo dobry. Była doktorka, bo ciocia chorowała, no szła z pracy, wracała do domu i nie mogła chodzić. Często była w szpitalu i tam taka doktorka była, też Żydówka, i no bardzo pomagała jej. A właśnie ten pan Berlin, to był pani szef, tak? Tak. A gdzie pani pracowała? Zawód po wygotowaniu plit na budowę. Tam wszystko, i plity, i perymyczki. Betoniarnia po polsku, betoniarnia tak. Tak, tam pracowała. Jak zmieniło się życie miejscowych Polaków po tym, jak te tereny zostały przyłączone do Związku Radzieckiego? Każdy wyżywał po swojemu. W jaki sposób zmieniły się relacje polsko-ukraińskie po wydarzeniach II wojny światowej? Nie no, bo pani nie znała relacji przedwojennych, tylko tak. Pani z opowiadań tylko widziała, no. Jakie były relacje, jak mama żyła, ciocia przed tak. Wojną. To na pewno ciocia i mama mówiła, że przed wojną było lepiej, prawda? No to też to było lepiej. A po wojnie po prostu było takie trochę prześladowanie, mimo wszystko. No to jest tak, że... Nie można było po polsku rozmawiać. Polsku nie można było rozmawiać i nawet, żeby pojechać, bo... Jak było? Rodzina, rodzina wszystkich. No jak dlaczego było rodzina wyjechała zagrożony, do Polski? Zagrożony u towarniaki. Wszystko. I krowa, i wóz, i wsio w towarniak i pojechali. I a to dlaczego, mama została, bo ojciec był Ukraińcem. I mama została tutaj. A z nią została babcia i ciocia. I oni zostawili, zostali... Rozbijać, tak. Jak wyglądały te ostatnie chwile w szkole, w domu, na dworcu, przed wyjazdem rówieśników znajomych do Polski? No jak rozpacz był, bo jechali i rodzina tutaj, my tutaj zostali, a oni pojechali. Jaki był stosunek władz radzieckich do polskiego dziedzictwa kulturalnego, kościołów czy innych zabytków I bądź II Rzeczypospolitej? Kościół był no, jakiś czas zamknięty, potem sportzał był, to i wsio, i tam i organy byli, i wszystko było, a wsio było zniszczone. Jak pani z perspektywy wielu lat patrzy na ten trudny okres, gdy władzę sprawowali komuniści? Warto było zachować swoje korzenie, pozostać sobą, czy lepiej było zapomnieć o nich i dbać o własną karierę? Była i kariera była, i praca była, i korzenie polskie było. Czy utrzymuje pani kontakty z kolegami z dzieciństwa, jeżeli tacy są? Mam. On i z odnoklasnikami, że do szkoły chodziła. Mam. I z kim pracowała też. W jaki sposób są kultywowane polskie tradycje teraz? W pani rodzinie. No, to тепер що родина? Лишилася я już з родини сама. Брат, він був з 46-го року, змар. Уже 3 літа як змар. Сестра спочатку до костіла ходила пару раз, потім пішла до церкви. Трійка в нас були, кожен собі ну, вибрав релігію свою. Я як пошла з першого дня до костіла, так? І я свята всі ми, всі разом. Чи може пані на кінець сповідати якусь мудрість, якесь прислання до молодіжі? Яка молодіж має бути? Ну, що пані би пожичила тим дівчинам? Ой, пожичити з тим дівчаткам. Ну, як вам сказати? Перш, мабуть, здоров'я. Буде здоров'я, буде все. І саме перше, треба звертатися до Господа Бога. Бог очі отворить і перше, що просить прибачення у Бога, і втеді просить о щасливий день. І все буде добре. Треба старатися
nie robić krzywdy komuś. No, pamiętać i o sobie. Radio CKP IDE. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Program dla Państwa przygotowali Taisa Stróżańska, Danuta Stefanko i ja, Andrzej Leusz. Dziękujemy również serdecznie za współpracę księdzu Krzysztofowi Panasowcu z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dolinie. Przypominam, że na SoundCloudzie Radia CKP.IDE są do odsłuchania także inne biografie ziemi stanisławowskiej, z którymi według nas warto się zapoznać. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.